Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 18 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Jak dobrze wiecie, od ostatniego odcinka minęło już trochę czasu, ale ostatecznie po tej dłuższej niż zwykle przerwie wracam do Was z kolejnym, choć nieco innym niż reszta odcinkiem. Nie tak dawno temu miałem przyjemność zapoznać się z jednym z nowych miniseriali na Netflixie o nazwie Clark. Serial ten bazuje na autobiografii znanego szwedzkiego gangstera celebryty, Clarka Olofssona, który to bezpośrednio przyczynił się do powstania takiego terminu jak syndrom sztokholmski, obrazującego relacje między ofiarami i ich oprawcami. Mimo że w serialu całość wydawała się być nieco podkolorowana pod publikę, to uznałem, że historia w nim zawarta jest na tyle ciekawa, że warto by było zrobić o niej odcinek. Postanowiłem więc zabrać się do pisania. A przechodząc już od słów do czynów, pozostaje mi zaprosić Was do wysłuchania odcinka o Clarku Olofssonie. Cała historia zaczęła się 1 lutego 1947 roku w mieście Trollhättan, położonym w południowo-zachodnim regionie Szwecji. Wtedy to na świat przyszedł Clark Olofsson. Już od najmłodszych lat Clark wyróżniał się m.in. tym, że miał niebywałą, jak na swój wiek, słabość do płci przeciwnej, wielokrotnie się przy tym zakochując i to z wzajemnością. Wychowywał się wraz z dwiema siostrami, a rodzina, w której dorastał, była rodziną patologiczną. Ojciec Clarka, uzależniony od alkoholu, niejednokrotnie bywał agresywny w stosunku do swojej rodziny, aż zdecydował się ich zostawić, kiedy to Clark miał 11 lat. Wydawałoby się, że w tym przypadku mogło być to dobrym wydarzeniem dla całej rodziny, jednak porzucona przez męża kobieta była już wystarczająco doświadczona przez życie, a teraz na niedomiar złego została jeszcze sama z trójką dzieci, które musiała wychować. Wszystko okazało się jednak być zbyt ciężkie dla matki Clarka i z czasem trafiło ona do szpitala psychiatrycznego, jej dzieci zaś do rodziny zastępczej, od której młody Clark szybko uciekł. Od teraz zmuszony był radzić sobie samemu, jednak już wcześniej nie miał łatwo, więc i to nie było dla niego wielkim wyzwaniem. Postanowił zrobić wszystko, by przeżyć. Jak się okazało, życie samemu na ulicy było jednak o wiele trudniejsze niż dotychczasowe wraz z rodziną, a bez konfliktu z prawem okazałoby się niekiedy wręcz nie do zniesienia, przez co młody Clark wielokrotnie kończył w ośrodkach wychowawczych dla młodocianych. Jak tylko leczenie matki Clarka dobiegło końca, odzyskała ona prawo do wychowywania swoich dzieci, jednak życie uliczne zbyt mocno wciągnęło już Clarka. Mimo odzyskania rodziny, nie zamierzał on jednak odpuścić nowego stylu życia, przez co ciągle sprawiał matce coraz to nowsze problemy. Wielokrotnie bywał on aresztowany przez policję, jednak zamiast próbować wrócić na prawą ścieżkę, to ten czas spędzony na odsiadce spędzał na rozmyślaniach nad kolejnymi planami, mogącymi przyczynić się do rozwoju jego przestępczej kariery. Kiedy uznawał, że znudziło mu się już odsiadywanie danego wyroku, plan na ucieczkę skutecznie wdrażał w życie. Pomyślnie udało mu się uciec aż 17 razy. Tutaj mała ciekawostka co do wymykania się prawu z rąk. Kojarzycie taką postać jak Zdzisław Najmrocki? To polski przestępca działający w okresie PRL-u, który bywał nazywany królem złodziei i właśnie mistrzem ucieczek. W nich Clark nie dorastał mu do pięt, jako że Najmrocki wymykał się prawu aż 29 razy, wielokrotnie uciekając na przykład z konwojów czy zakładów penitencjarnych. Musicie przyznać, że liczba ta robi wrażenie. Ale wracając już do Clarka, skazywany był on za różne rzeczy. Między innymi napady na banki, pobicia, napaście, przemyt narkotyków czy też kradzieża. W szczególności zapaść w pamięć mogło jedno z jego włamań, kiedy to tuż po ucieczce z jednego z zakładów behawioralnych w sierpniu 1965 roku niczego nieświadomy i 18-letni wówczas Clark wraz z kolegami włamali się do letniej posiadłości premiera ówczesnego rządu Szwecji, położonego w Harpsund, i to tylko po to, aby ukraść kilka owoców i warzyw ze szklarni. Konkretniej mowa o winogronach, ogórkach i pomidorach. Niestety mieli oni tego dnia pecha, gdyż na straży szklarni czuwał ogrodnik, który przyłapał ich na gorącym uczynku, przez co chłopcy zmuszeni byli porzucić swoje łupy i uciekać przed goniącym ich ogrodnikiem. Młodemu Olofssonowi emocji wciąż jednak było za mało i już 3 miesiące później, 29 lipca 1966 roku, napadł on wraz ze swoim kolegą na dwóch policjantów, kiedy ci zostali wezwani na miejsce włamania do sklepu rowerowego.
Towarzyszący mu kolega Gunnar Norgren postrzelił i doprowadził tym samym do śmierci jednego z funkcjonariuszy, za co został skazany na najsurowszą wówczas karę przewidywaną przez prawo, czyli 12 lat. Co zaś tyczy się Clarka, to 4 lutego 1966 roku został on skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Był to jego pierwszy prawdziwy i aż tak surowy wyrok, przez który trafił on bezpośrednio do więzienia. Jednakże nie godził się na ograniczenie jego wolności, kilkukrotnie uciekał z więzienia, udając się m.in. 4 lutego 1964 roku na Wyspy Kanaryjskie, skąd udał się dalej do Frankfurtu nad Menem. Tam zaś zakochał się w jednej z dziewczyn i postanowił z nią zamieszkać. Lecz brzmi to początkowo jak typowy happy end, to w rzeczywistości takim nie był, jako że pierwszego dnia niespodziewanie ich miłość przerwała interwencja niemieckiej policji, tuż po przyłapaniu Olofssona na posiadaniu fałszywego paszportu. Jak tylko ustalono jego prawdziwą tożsamość, to niezwłocznie został on eskortowany na prom Travemünde, a następnie zabrany przez Malmö z powrotem do więzienia. Jak to jednak Clark miał w zwyczaju, ani myślał odsiedzieć wyrok do końca. I przy pierwszej lepszej okazji ponownie z niego uciekł, co było w tym przypadku wyjątkowo głupie, jako że do końca odsiadki zostały mu zaledwie 2 miesiące. I tym razem wolnością długo się nie nacieszył, bo jedna ze sprzątaczek, pracująca w hotelu, w którym się zatrzymał, zauważyła broń w jego pokoju i poinformowała o tym policję, przez co 2 lutego 1973 roku ponownie został on aresztowany, gdy przebywał w jednej z jadalni w Ulricehamn. Jak się okazało, przez ten krótki pobyt na wolności, bo zaledwie 7-miesięczny, ponownie zdołał on złamać prawo, napadając na bank w Göteborgi. Za napad ten w maju 1973 roku został ponownie skazany, tym razem na 6 lat więzienia. I w tym momencie, uwaga, rozpoczyna się krótka historia zapoczątkowania dość znanego pojęcia syndromu sztokholmskiego. Jeszcze tego samego roku w jednym z banków w Sztokholmie doszło do napadu, przy którym wzięto kilku zakładników. Jan Erik Olsson, bo tak ów rabuś się nazywał, był olbrzymim fanem Clarka. I to na tyle, by jednym z jego żądań poza pieniędzmi i zatankowanym Mustangiem, którym miałby uciec, było właśnie sprowadzenie do niego Olofssona. Policja, mając na uwadze życie zakładników, nie chcąc go rozdrażniać, przystała na to żądanie. Specjalnie w tym celu sprowadzono Clarka z więzienia. Było to w tamtych latach olbrzymim medialnym wydarzeniem w Szwecji, nadawanym niemalże na żywo w telewizji, przez co Clark stał się jeszcze bardziej znany niż był dotychczas, co oczywiście było mu jak najbardziej na rękę, jako że uwielbiał być on w centrum zainteresowania. To jeszcze bardziej wpływało na jego i tak już przerośnięte ego. Wracając do wydarzeń z tego dnia, pierwszym co zrobił Clark było przekonanie policji o swoich dobrych zamiarach. Następnie, kiedy doprowadzono go do banku, nawiązał więź z Olssonem. Było to dość proste, jako że ten był jego fanem oraz tak jak on napadał na banki. Kolejnym z kroków było jeszcze przekonanie do siebie więźniów i zmanipulowanie ich, przez co kupił sobie zaufanie każdej ze stron. W takim przypadku można powiedzieć, że znalazł się w komfortowej sytuacji, jako że każda ze stron mu zaufała, a to było mu bardzo na rękę, ponieważ teraz on mógł rozdawać kolejne karty. Kiedy Olsson dowiedział się, że policja nie ma zamiaru przystać na jego dalsze żądania, postanowił zabarykadować się wraz z pozostałymi w skarbcu i skonsultować dalsze kroki z Clarkiem. Ten zaproponował nietypową zagrywkę. Poprosił zmanipulowanych przez siebie zakładników, aby zgodzili się oni pozorować do zdjęcia wykonanego kamerą wpuszczoną do skarbca przez techników, na którym mieliby oni mieć założone sznury na szyjach. Miało to być pewnego rodzaju haczykiem na policję, w razie gdyby dalej odmawiali oni spełnienia żądań. W końcu chodziło głównie o życie zakładników i nie chcieliby oni, aby zostali ich pozbawieni. W negocjacjach z policją i rządem brała udział 23-letnia Kristin Enmark, jedna z zakładniczek. Przekonywała ona telefonicznie samego premiera o tym, jacy to rabusie są dla nich dobrzy i tak naprawdę nie chcą nikogo skrzywdzić, prosząc, aby pozwolono im wszystkim wspólnie opuścić skarbiec bez otwierania ognia do Olssona i Clarka. Policja miała jednak inny plan. Postanowiono wpuścić do środka gazy łzawiący, dzięki któremu ostatecznie obezwładniono rabusiów. Olssona aresztowano, a Clark wyszedł przy tym wszystkim wręcz heroicznie w oczach innych ludzi. W końcu to on, koniec końców, wpłynął na pozytywny przebieg całego wydarzenia. Oczywiście, jak to miał w zwyczaju, nie miał najmniejszego zamiaru umniejszać swoich czynów.
Kiedy ktoś podchodził do niego prosząc o wspólne zdjęcie, gdy ten był prowadzony przez funkcjonariuszy z powrotem do radiowozu, Clark bardzo chętnie zgadzał się, pozując przy tym i pozdrawiając tłum, który zebrał się, żeby go zobaczyć. Jeśli zaś mowa o zakładnikach, to po odzyskaniu wolności byli oni o dziwo wrogo nastawieni do służb bezpieczeństwa i nie byli oni zadowoleni z tego, jak przebiegła cała akcja. Ba, nawet chętnie odwiedzali później Clarka w więzieniu i zbierali pieniądze na adwokatów dla niego i Olsona. Relacja ta była na tyle niespodziewana, że postanowiono ją nazwać i opisać. Tak właśnie powstał syndrom sztokholmski, czyli nietypowa relacja między oprawcą i jej ofiarą, w której to ofiara, reagując na silny stres pojawiający się w takich sytuacjach, jak na przykład będąc porwaną, więzioną, poddawaną mobbingowi czy znęcaniu się nad nią, zaczyna wyrażać pewnego rodzaju sympatię i solidarność wobec swojego oprawcy, a niekiedy nawet, tak samo jak w przypadku napadu na bank w Sztokholmie, zgadzają się nawet pomóc oprawcy w osiągnięciu jego celów czy też ucieczce przed policją. No dobrze. A jak w takim razie potoczyły się dalsze losy Clarka? Choć nie udało mu się uniknąć powrotu do więzienia, to po wyjściu na wolność nie zamierzał zrezygnować z dalszych zatargów z prawem. Jeszcze kilkukrotnie wychodząc z więzienia, ponownie do niego wracał. Głównie za napady na banki oraz przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Podczas jednej z późniejszych ucieczek, podróżując pociągiem, poznał też 19-letnią Marajkę Demuj, z którą postanowił wziąć ślub 12 sierpnia 1976 roku. W 1979 roku postanowił też rozpocząć jako więzień studia dziennikarskie na Uniwersytecie Sztokholmskim, które ukończył w 1983 roku. Odbył też staż w gazecie Arbetaren. A co się dzieje z Clarkiem Olofssonem obecnie? W tej chwili ma on 75 lat i przebywa na wolności od 2018 roku. Jako ojciec szóstki dzieci, z czego trzech synów z małżeństwa z Marajkę, jednego syna z obecną narzeczoną oraz dwie córki z przylotnych związków, cieszy się wolnością i spokojem w Belgii. Dajcie mi znać, co sądzicie o Clarku Olofssonie i jego historii, a także czy odcinek Wam się podobał. Dziękuję także oczywiście za Wasz poświęcony czas. Mam nadzieję, że się podobało i nie był to czas stracony. Tutaj mała prośba o ewentualną subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a także łapkę w górę i komentarz dla polepszenia zasięgów. Przypominam też, jak zwykle, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także polubienia strony podcastu na Facebooku. Mała informacja dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia finansowego. Linki do tego przeznaczone znajdziecie w opisie odcinków. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!